it up. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj dodałem film, teraz nagrywam kolejny film, ale zaczynam, ponieważ wczoraj nagrałem film, dzisiaj znaczy się dodałem film o tematyce, że czy będę miał operację. Chodzi oczywiście o nos, o przegrodę. Za chwilkę idę do laryngologa, zobaczymy co mi jest, ponieważ tak jak wspominałem, nie mogę schodzić do pewnej głębokości i wyrównywać sobie muchnięciem ciśnienia w uszach, więc idę do laryngologa, aby sprawdzić, no, co mi jest po prostu. Czy wszystko jest ze mną ok, czy może jednak nie ok, czy po prostu to jest taka kwestia mojego ciała, może jestem po prostu jakiś krzywy. Oczywiście przed tym jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Trochę wkurwiony dzisiaj jestem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem trochę czym w sumie, ale jestem zdenerwowany. Potratowaliby się jednym z drugim. Nie mamy szubu, nie palę, nie palimy, sorry. Nie palimy. Słuchajcie, ja naprawdę lubię ludziom pomagać, ale jak widzę, że ktoś jest taki przeciwko Dark Mordę i krzyczał coś i przeklinał, a teraz przychodzi... Dzień dobry, witam serdecznie. Czy musimy chcieć może szlugiem? Tak? Specjalnego lekarza, który specjalizuje się w nurkowaniu. Okej, czyli że... Polecił nam go nasz instruktor... Tomek. Tomek, dokładnie. Więc pędzimy. Nowy obiektyw nagrywa. Przepięknie. To jest tutaj chyba, nie? Rewelacja, daj masz, dobra. Tego dam ci dwie. Lecimy, zobaczymy co mi jest. Widzicie, uśmiecham się. Już mi jest lepiej trochę. Po prostu tak, że człowiek lewą nogą wstanie. Ja cię właśnie nie wstałem w ogóle lewą w nogą. Ale ze wunią. Lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Y-U-R-I-Y. Oczekujemy. Zobaczymy, czy jestem krzywy, czy nie jestem krzywy. Czy będę mógł nurkować, czy nie będę mógł nurkować. Jak stawiasz? Cecha na końcu, tak? Tak. Jak obstawiasz? Będzie dobrze. Jestem krzywy? Nie. Ufam ci, kochanie. Słuchajcie, wyszliśmy od lekarza. Mam zapalenie ucha, jakieś takie mocniejsze, więc będę brać pierwszy raz w życiu antybiotyk. I muszę iść na tomografię, żeby zobaczyć, co mam z nosem i w ogóle z tymi sferami uszno-nosowymi. Ciekaw jestem, co to mi wyjdzie. Niestety na razie nie mogę nurkować, muszę zatrzymać, znaczy przerwać na chwilę kurs, bo no nie jest to wskazane w moim przypadku, czyli w Dubaju również nie będę mógł nurkować, ale jak już powiedziałem Ewie, się przyzwyczaiłem do tego, że albo jestem za gruby, albo coś się ze mną dzieje, że nie mogę chodzić na atrakcję, niestety. No trudno. Ja ci obiecuję, że ja dla ciebie znajdę inną atrakcję. No nie wiem. Musisz pójść natychmiast na tomografię komputerową za to przynosowy. Jutro pójdę. No nie, no co, dla ciebie wszystko. Dla dzień chłopaka najważniejsze dla mnie jest to, żeby moja żona była szczęśliwa. Ale jak wiesz, jesteś naprawdę... Daj mi serce. Śniadanie, ja tobie serce, ja ci śniadanie zrobiłam. Jak moja żona zawsze mówi, ja dla ciebie serce. Mynia, wszystko. Ja serce, ja śniadanie zrobiłam, do kina cię zaprosiłam, na masaż, a ty wszystko nie wiem, na nie. My nie mamy ani ustalonego filmu, ani ale nawet... Ale powiedziałeś mi, że nie chcesz iść do kina. I masażu też nawet, a załatwiłaś masaż już? Tak. Gdzie? W Bali Spa. Ale kłamiesz! Ale kłamiesz! Wiecie, ja ją znam tak, że ja widzę, że ona ściemnia jak zła. Nie rozumiałam. Bo się tak skupiałam na tym lekarzu, myślę, że to jest sprawa. Idziemy sobie tak przez miasto, jest piękny zachód słońca, jak teraz mogliście zobaczyć. Ja rzucić. Cześć Madziulka. No, słuchałam, trudno, słuchajcie, tak miało być i zapalenie ucha środkowego to jest coś, co też nurka. I tego, co jeszcze nie ma certyfikatu i tak co ma, po prostu zapalenie ucha sprawia, że nie możesz wejść pod wodę. O to się nie martw, nie ma co się dziwić, że cię bolało. To wiesz, jakby ja bym to akurat wzięła za dobrą monetę. No ja sądzę, że w takiej sytuacji to wiesz, to twój kurs po prostu jest przełożony na moment, jak ty wyzdrowiejesz. Dzień dobry wam w kolejnym dniu. Słuchajcie, jeszcze nie zacząłem wybrać antybiotyku, bo zapomniałem. Uszy mnie nie bolą. Właśnie to jest dziwne, że mam zapalenie ucha, a ucho mnie nie boli, wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, mam ze sobą naszą suknię ślubną i mój garnitur. Suknia ślubna, jak już mogliście dowiedzieć się u Ewy na kanale, że pójdzie na licytację. Pieniądze, z której przeznaczymy na schronisko w Żywcu, tam gdzie byliśmy znakomi. Więc
Idziemy ją oddać do pralni. Jest taka po prostu pogoda, słuchajcie. Jest słońce, a tam praktycznie nie widać wieżowców. W ogóle Pałacu Kultury dzisiaj rano nie było widać. Śmiesznie, no. Więc jedziemy tam. Jadę jeszcze odebrać swoją paczkę jedną. Plus może się dzisiaj zobaczę z chłopakami na śniadanie. Kiedyś mieliśmy taki rytuał, że widzieliśmy się codziennie rano na śniadaniu. Około tam godziny 7-8 z Adrianem i z Luką. I chciałem właśnie troszeczkę to odnowić. Ale kurde, korki są niesamowite. Ja cię kręcę. Jest piątek weekendu początek, więc koreczki są ekstremalne. Jest dość wcześnie, jest 10:30, no więc dlatego są jeszcze korki. Dobra, lecimy dzisiaj taki vlog domowy, ale postaram się dzisiaj też go dodać na kanał, bo usłyszałem, że się opierdzielam, więc będę dawać teraz częściej vlogi. W sumie się nie opierdzielam, dodałem 8 filmów w tym miesiącu, ale czasami, no tak jak mówiłem, no nagrywam filmy wtedy, kiedy czuję, że chcę nagrać film. Dzisiaj taki dzień mam, wstałem i czuję, że chcę nagrywać film, więc będzie fajnie. To będzie fajny dzień. Ujujujujuj. Nieźle się stuknęli. Dzień dobry wszystkim, słuchajcie, nie uwierzycie, na jaki pomysł wpadłem. Wpadłem na pomysł, że wypożyczę kampera i pojadę przez Europę kamperem. Kamper wygląda tak. Zobaczcie, tutaj jest kamper. No. O, patrzcie, jestem w kamperze. Słuchajcie, tutaj mamy kierownicę, tutaj mamy mnie, tutaj mamy łóżko, kolejne łóżko. No ogólnie pomysł jest niesamowity, mam wrażenie, że powinno wam się to spodobać. Chyba będę pierwszy na polskim YouTube, który coś takiego zrobi. Że się pewnie pojadę z moją żoną w podróż po Europie. Kamper już jest, czekamy. Będzie świetnie. Myślę, że taka seria wam się bardzo mocno spodoba. Oczywiście żartuję, słuchajcie. Taki żarcik, kosmonaucie. Chciałem niektórych ludzi podpuścić, że jedziemy kamperem. Ale nie, to jest kamper Luki, którym on jeździł. Ja na razie kamperem się nigdzie nie wybieram, może kiedyś, bo fajna to jest przygoda i może kiedyś mi się uda też zrobić taką podróż. Wydaje mi się, że to jest, to by mogło być przygoda życia. Ale jestem właśnie w kamperze i bardzo mi się tutaj podoba, naprawdę. Ten kamperek to jest jakieś w ogóle coś pięknego, serio. Takie kampery mi się tylko kojarzą z amerykańskimi filmami, jak się kiedyś jeździło, zawsze się oglądało jakieś filmy właśnie ze Stanów. Zawsze w takich kamperach ludzie jeździli, spali sobie, wiecie, jakieś takie pikniki i to mi się kojarzy tylko z tym. Ale mega bym się chciał wybrać tak do Faro, bo chciałbym zrobić taką podróż przez właśnie Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Portugalii. To by była naprawdę fajna przygoda i dużo, dużo kilometrów. To jest tam chyba 2,5 tysiąca kilometrów albo około 3 tysięcy kilometrów. Wiecie, jaki przypadek w ogóle, że wczoraj w tym miejscu byłem w przechodni. A obok jest pralnia. Tutaj jest promenada. Jeśli ktoś jest z Warszawy. A tutaj na tyłach jest ta pralnia. Śmiesznie mówię, że wygląda to w ten sposób. Tutaj byłem w przychodni, a to jest ta pralnia. Teraz jadę kupić prezent dla mojej mamy, ponieważ dzisiaj moja mama ma urodziny. Kupimy jej kwiaty i jakiś prezencik. Jesteśmy już koło promenady, więc coś dla niej kupię i jadę do domu. O, teraz jasność jest dobra. Lecimy. Słuchajcie, jesteśmy w Błonie, właśnie komponuję bukiet dla mojej mamy. Lubię tutaj wracać, słuchajcie. Lubię tutaj wracać, ponieważ no, wychowałem się tutaj. To było pierwsze miasto, do jakiego przyjechałem, przyjeżdżając do Polski, więc to było... No takie, wiecie, no... Malutkie miasteczko niedaleko Warszawy. Jeśli ktoś jest z okolic, niech da znać, że jest z okolic. Komponujemy w tej kwiaciarni. Tak, kwiaciarnia też już jest bardzo, bardzo, bardzo długo, więc... Trochę czasu już minęło, odkąd... To kiedyś z moją mamą jeszcze przychodziłem do tej kwiaciarni, więc... Pani powybierała tutaj dużo różnych kwiatków, a ja mam coś takiego, powiedziałem tylko do pani, że kurde, nie mogę sobie wyobrazić, jak to będzie w całości wyglądać, więc czekam na efekt końcowy. Lubię mega przechodzić do tej kwiaciarni, zobaczcie, jak pani mi ułożyła bukiet, więc lecimy teraz do mamy. Nie będę tego pokazywać, ponieważ jak kiedyś wspominaliśmy, rodzina, ogólnie takie sprawy rodzinne są u nas. My jesteśmy na YouTubie, nie chcemy pokazywać rodziny po prostu. Czasami moja mama się tam gdzieś pokazuje, ale to jest od czasu do czasu. Więc to jest ta nasza prywatność, o której kiedyś wspominaliśmy. Mam kwiaty, prezent też jest. Lecimy! Słuchajcie, właśnie przejeżdżałem tutaj przez Ursus, bo wracałem od mojej mamy. I znajduję się w miejscu, nie wiem, czy ktoś z was pozna. To jest ulica, przy której mieszkałem. Mieszkałem tutaj w tej kamienicy. Do samego początku, kiedy zacząłem nagrywać. I to było właśnie to miejsce, gdzie nagrywałem często jakieś swoje filmy, gdzie zaczynałem swoją przemowę do was. Ja po prostu jestem osobą bardzo sentymentalną i ja naprawdę lubię wracać do momentów, kiedy na przykład były jakieś właśnie moje początki na YouTubie,
gdzie na początku mieszkałem w Warszawie. No to właśnie jest to miejsce, gdzie mieszkałem, gdzie się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o YouTube. Gdzie nagrywałem swoje pierwsze filmy, gdzie siedziałem przed komputerem i nagrywałem siebie, te reakcje, 5-10 rodzajów kobiet w klubach, mężczyzn. Mega sentymentalne miejsce. Fajnie wrócić do takiego miejsca i naprawdę powiem szczerze, że zobaczyć, jak dużo się zmieniło od momentu, kiedy nagrałem pierwszy film i nagrywam teraz kolejny film. Za chwilkę będę miał 100 tysięcy na YouTubie i to jest takie mega, mega budujące i mega chciałem wam z tego miejsca podziękować za to, że jest was tak dużo, za to, że mnie wspieracie, za to, że mnie obserwujecie, za to, że jesteście, za to, że komentujecie, dajecie łapeczkę w górę. To jest naprawdę mega budujące i fajnie jest być tutaj. Słoneczko pięknie świeci. To ujęcie było zawsze tu stąd. Zawsze nagrałem: dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem tutaj i tutaj, robię to i to, więc tak to właśnie wyglądało. Kurde, no. Jak nie wierzycie, co i wejście w niektóre filmy. Jeszcze wtedy kanał się nazywał DJ Lifestyle, czyli była zupełnie inna nazwa. Chciałem wtedy robić bardziej takie DJ-skie rzeczy, ale wyszło jak wyszło. Jestem Yuri. Za chwilkę mam 100 tysięcy, jestem mężem. Od tamtego momentu zmieniło się wszystko diametralnie. Ja sam właśnie przeprowadziłem się do mieszkania na Pradze i później zaczęliśmy się spotykać z Ewą i od razu do Ewy się przeprowadziłem. No i tak to właśnie wyglądało. Fajnie. Fajnie być tutaj. Dziękuję wam bardzo za wszystko, że jesteście ze mną. Naprawdę. Dużo się pozmieniało. Dobra, wracamy do domu, bo za chwilkę Luka do mnie wpada. Widzimy się. Szarotki dawno nie widziałem. Zobaczyłem, jak ona ma długie włosy, to jest w ogóle szok. Więc wracamy do domu. Słuchajcie, to nie przypadek, że mam rzeczy dla Dzidzi. Dzisiaj u nas mamy specjalnego gościa w domu. Zaraz zobaczycie kogo. Dzisiaj opiekujemy się specjalnym gościem. Dzień dobry. Wujek Michael. O, masz i jest nasza księżniczka. Dzień dobry. Wujek... Mam na mnie bobowite? Tak, na ciebie. Jaką chcesz? Którą? Mango? Lubisz mango? To ci wujek kupił mango. Trzymaj. O, trzymaj. I... Proszę bardzo. Jemy. Lubisz mango? Mango. Dobre? Tak? Mua, mua, mua. Pychotka, co? Ja też? Ja dziękuję. To jest perfumy cioci. Już nie ma strachu przy opiekowaniu. Ja się ja jestem zestresowany. Tak? To ludzie. No. Ja się trochę jestem zestresowany, bo ja pierwszy raz nie zostaję. Tak? No to no. Zobaczysz, że to jest złote dziecko. Tak? Złote dziecko. Złote dziecko? Dobre. Dobre mango? Okej? Okay. Najważniejsze jest mieć pomysły. Obstawiłem ją krzesłami, żeby nigdy się nie mogła pójść ani w lewo, ani w prawo. Frytki są. Woda jest. Mus wypity, jest dobrze, nie? Charlie? Bawimy się w bazę? Kto tam ma bazę? Kto ma bazę? Kto ma bazę? Kto ma bazę? Zobaczcie, zrobiliśmy jej bazę, żeby miała jak się ten schować, żeby miał swój kąt, nie? Ojciec, a tak wyglądasz tym sygnatem jak taki ojciec chrzestny, taki prawdziwy. Cały. Cały. Jak się czuję, że dzisiaj mamy opiekować się tym małym człowiekiem. Opieka Charlie to jest czysta przyjemność. Tak jest. W ogóle jest taka beka, że nasze koty się schowały. Nie ma naszych kotów. Nasze koty są pod łóżkiem i Zola dobrze powiedziała, że one zobaczyły: uuu, nowy gatunek człowieka, takiego jeszcze małego nie wiedzieliśmy. Chowamy się, ewakuacja. Szpilka będzie, ewakuacja. Muszę się wam pochwalić, udało mi się. Zmieniłem sam pieluchę. Sam, samodzielnie, bez nikogo, nikt mi nie pomagał, tak? Prawda? Piątka. Piątka, no bo jak zmienię ci pieluchę, piątka. Piątka, dawaj piątkę. No ty. Nie dasz piątki, nie wchodzimy, sama nie wchodzisz, zaraz cię wrzucę. Słuchajcie, naprawdę, powiem wam, że to jest wyzwanie. Pierwszy raz zostałem z szarotką. Uważaj, sama nie wchodzimy. Ja, wujek cię wrzuci. O, siadaj. Frytki masz. Więc jestem naprawdę z siebie dumny. No i to nie była łatwa zmiana, więc sami się możecie domyślić. To nie była łatwa zmiana pieluchy. I dałem sobie sam radę. Prawda, kochanie, że dałem radę z pieluchą? Bardzo ładnie sobie poradzę. Brawo dla mnie, oklaski, brawo! Brawo! Cześć! Czekaj jeszcze raz. Cześć. Moja żona wczoraj miała posiadówkę z dziewczynami. Dzisiaj główka delikatnie boli, ale to nic. Dałeś nam jakieś... Trefne wino? Tak,
Rozumiem, też się źle czuję. No nie, no nie. No dobra, no, dałem trafne wino. Naprawdę, muszę mi nie... Specjalnie kupiłem takie najgorsze, dałem, za, dałem za nie... Za jabola dałem 5 zł. Amarenę wam przelałem. Nie wygląda zupełnie, jakbyś się niekorzystnie czuła. Może powinnaś nagrywać vlogi jak ten. Jak masz delikatnego kaciorka. Dokończyć. Biedno. Będę piekła ciasto, nikt we mnie nie wierzy. Strasznie mi przykro. Zera po prostu wiary w żonę. Nawet Piotrek był przed chwilą, we mnie nie wierzy. Daj się znać, czy myślisz, że upiekę te ciasto. Czy nie upieczysz. Nie, ale dlaczego tak mówisz? Bo ja nigdy nie piekłaś. Wyglądasz jak samuraj, masz fryzurę jak samuraj. Nie, jak sumo. Bo mi się wydaje, że upiekę. Upieczysz. Będę próbowała robić sernik. Mam fajny przepis. No. Sprawdzony. Chciałabym dać to ciasto podarować w prezencie. No i po prostu... Dary. Nie, chciałabym taki prezent od serca zrobić. Nie, że coś pójdę i kupię, no. Tylko chciałam tak coś, wiedzieć, tak z serduszka dać. Dobrze, nagasz z tego film, dobra? Okay. Z tego, jak piekę ciasto? No. Zróbmy tak. Boże... Ale będzie super. Ja będę miał bekę straszną, ale będzie super. Będę ci pomagać, dobra? Nie. Pomogę ci. Czekam, że teraz nagle. Tak, przy ludziach będę kłamać, żeby... Fałszywy dzik. Ale puszysty? Nieopadający zrobimy? Serdiczek? Popłakałam, żeśmy byli. No dobra. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj miałem taką sytuację, że opiekowałem się Charlotką. Tam około 4 godzin. Znaczy Ewa mi również pomagała, ale to było tak, że pierwszy raz zobaczyłem, jak dużo energii potrzeba włożyć, aby opiekować się dzieckiem, które już zaczyna, już biega, które bardzo dużo się rusza. I powiem szczerze, że naprawdę to było przyjemność. Jakby nie mówię tutaj, broń Boże, że to nie była w żadnym stopniu przyjemność. To była przyjemność opiekowanie się naszą pięknotką ekipową. Była ale grzeczna. Tak, była grzeczna, ale po prostu miała też tak, że przebiegała i po prostu ja mam coś czujność takiego. Ja właśnie jestem taki, że ja przeżywam wszystko i biegam za nią i opiekuję się bardzo, tak wiecie, podchodzę do tego w taki sposób, że mega ostrożnie. Wczoraj po prostu przyszli znajomi, a ja poszedłem spać o 23. 24 może, bo byłem zmęczony, więc podziwiam wszystkich rodziców, którzy mają dwójkę dzieci albo trójkę dzieci, naprawdę szapoba. Szacun pełen za to, że dajecie radę. Na Oriencie trzeba. Na Oriencie, tak. W najbliższych dniach będę dla was nagrywać bardzo fajny film, o którym nie będę mówić, ale to będzie nagrywany film około pewnie we wtorek z Michaelem, zdradzę tylko to. Również nagrywam, teraz będę nagrywać troszeczkę więcej vlogów, macie rację, że troszeczkę się opierdzielałem. Pojawi się teraz na moim kanale trochę więcej vlogów. Będę się starać, żebyście mieli co oglądać. Ja was zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ zostało niecałe 500 osób do 100 tysięcy. Będę wdzięczny za każdy sub. Jestem wdzięczny już za każdy sub, który dostałem od was za całe wsparcie. To jest nieocenione. Trzymajcie również kciuki za moje uszy, które są cały czas, jak ziewam trochę, to mnie troszeczkę bolą. I ogólnie jak ruszam trochę żuchło, więc jak teraz ruszam, troszeczkę mnie bolą. Więc tak. Trzymajcie mocno kciuki za mnie, za 100 tysięcy, za wszystko, więc będzie mi niezmiernie miło. Pamiętajcie o tym, aby się uśmiechać i być pozytywnym człowiekiem i być dobrym człowiekiem dla innego człowieka. No. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Salut, ciao.